Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii 12 kolorów jak 12 miesięcy na 12 przeźroczystych tipsach. Tym razem dwa różne rodzaje produktów. Jedne już były w sumie. Drugie już też były w sumie. Tak. W każdym razie poglądamy ich inne kolory. Wszystko po intro. Krystian, dajesz. Wzornik gotowy, czeka. Pędzelek także gotowy, czeka, ponieważ będę go potrzebowała, żeby nałożyć te produkty na wzornik, bo to nie są lakiery. Cześć. Siema, kulka. No niestety ty nie masz kciuka, więc nie złapiesz i no nie pomalujesz. No. Nie ma szans, kulka. Na szczęście ja mam. Wrzucić na kadr, wiesz? Co? Kulka? Wybiłaś mnie. Zaczynamy, Edyta. Ci od początku. Dawaj na wzornik. No tak, tylko chcę wytłumaczyć, że żadne z tych produktów same w sobie nie są jak lakiery hybrydowe, już od razu z pędzelkiem malujesz, tylko to trzeba wyciągnąć i czymś malować. Dlatego pędzelek już jest przygotowany. Mówisz dla nowych widzów. Ja myślałem, że... Nie tylko dla nowych, no dla takich, którzy patrzą na odcinki i co 5 sekund tylko przesuwają i nie wiedzą takim widzem. Na przykład jak u kogoś patrzę, a coś mnie nie interesuje, to sobie przywiąłem do momentu, który mnie interesuje po prostu. Na przykład. Doceniam to, że zrobił materiał, że poświęcił swój czas, wydał hajs na kamery, ktoś to musiał zmontować, poświęcił czas. On coś chciał przekazać. Z jego przekazu interesuje mnie 5%, więc sobie przywijam. Proste. No dla... I doceniam, logiczne, że to zrobił. Tak, dlatego ja sobie pogadam, jak ktoś chce, to sobie przywinie. Proste. Dobra, pierwszy kolor to kolor, a właściwie to jest pasta firmy Beauty Lux i to jest numer 008 i tam mieliśmy niezłą rozkminę, bo niektóre tam były w poprzednich odcinkach ze złotym, a nie ma złotej, wszystkie są z czarnym tutaj tłem pod numerkiem, ale dobra, 008, aha tak, bo miałam jeszcze rozkminę czy 800, ale nie, tak są napisy, czyli, ale nie, tak też są napisy, nie, bo... Ten brzuszek u góry jest mniejszy niż ten z dołu. Tak. To jest 008. Czasami to człowiek nie wie, nie? I tym pięknym sposobem Edda przekazała producentom produktów, aby zaznaczali szczególną uwagę na to, żeby klient się nie pomylił. Dla osób niektórych to może być nudzące, a dla niektórych może być mega wartościowa informacja. Tak, bo ja mam wrażenie, że czasami ludzie produkują produkty, nigdy ich potem nie stosują w swoim życiu. W sensie takim, że produkują coś tylko do tego, żeby to sprzedać i nie obchodzi ich to za bardzo, jak sobie użytkownik z tym radzi. Tak, a ja na przykład, kiedy ja wypuszczam jakieś produkty, to przede wszystkim mają mi pasować, a to, że pasują też innym osobom, to fajnie. Mi. Ładną koszulkę masz, Edytka. I love your prrr. Pur chyba. Edyta, ty lubisz, jak ja purtam sobie w nocy pod poduszką? Pod kołdrą? Nie. Chodzi o takie kocie. Aha. Takie, wiesz, jak głaskasz kota i mu się dobrze zrobi, to ja już myślałem, że lubisz takie podkołderniki. Nie. Dobra, zobaczmy, co to za kolor. Ej, nie było już tego koloru? Taki jakiś nowy pomarańcz. Tak mam déjà vu. Delikatnie. Mam lekkie déjà vu. No, ale nieważne. Ojej, znowu czyszczenie nożyczek. O kurde, zdecydowanie bardziej wolę wam testować, oglądać, właściwie może nie testować, za zbyt ogólne słowo, oglądać lakiery hybrydowe, bo nie ma tyle brudków. Jeszcze pędzelek będę czyścić, ale maruda dzisiaj ze mnie, dobra, malujemy. Ale gęścioch, kolejny raz maruda, ale nie, no poważnie, gęsty jak ja pierdzielę. Tak, w ostatnim odcinku. Nałożyłam specjalnie więcej, żeby to tak trochę grubiej było, no bo to są pasty 3D, czyli 3D wypukłe zdobienia. Żebyście wiedzieli, że to jest do takich, może niekoniecznie na cały paznokieć jako kolor, ale żeby zrobić jakieś fajne wypukłe zdobionka. Mam déjà vu. No, w każdym razie dobra. Niechaj jest. Nie da się go za bardzo wypoziomować tak... Chociaż w 5%, no nic tutaj za bardzo, tym pędzelkiem nie wskóram, bo nawet jak tak robię, to jeszcze tylko pogłębiam te ryski. Ale to dobrze, no bo to jest pasta, tak? Do czegoś innego została stworzona. Dobrze, ten kolor za nami, teraz następny kolor. 3D pastę Gel Beauty Lux 013. A nie 310?
Nie. Ej, co, tam też była taka dziurka? Ty patrz, teraz zwróciłam uwagę, że to jest taka dziurka. Otwarty? O, a może testowanie. Może go otwierałam w serii prezentów od Przemcia? Nie wiem. Kurde, nie pamiętam. Ja też nie. Jak już był? Trudno, no. Tak nie mam innego. To sorry. Serio? Jak sobie policzycie, ile jest odcinków 12 kolorów i że w każdym jest 12 innych kolorów, to serio człowiek się może trochę w tym poplątać. Jak moje to wszystko prawie tu mamy. Dobrze wskazują, to jest 83 odcinek? Razy 12 kolorów. Ej, ten jest. 3 razy 12. Przemku, teraz ja mówię. Ten jest mniej gęsty. Dziękuję. Przemek, skup się na litość boską. 996 kolorów. Jasny. Prawie 1000. Ale różnych past, żeli, żeli. Ale pyłków. Wyobrażasz sobie, że pomalowałaś 996 tipsów. Spędziłaś kawał swojego życia malując tylko paznokcie plastikowe w postaci kolorem. Wzornika kolorem. 996. I to jest jak w Polsce chrzest Polski, nie? To ten jest nie? 998, 99... Nie, to będzie, to, 7, to 8, będzie 996 razem. Z tym. No. To w następnym odcinku pobiję rekord. W sensie 1000 zrobię kolorów. W każdym razie bierzmy się za trzeci kolor, którym jest kolor o numerze... którym jest kolor o numerze 016. O, ten jest zamknięty. Czyste, troszeczkę czyste. Zobaczmy, czy będzie taki sam, jak pokazało, jak jest pokazane na wieczku. No, trochę bym się kłóciła. Chociaż kim? No, stan... Ej, on jest taki podobny do twojego serduszka na, no nie powiem gdzie, no. Bo na tak... nosku. No, na nosku. Ale... No, tu tak bardziej wygląda tak na fiolet, a tu tak bardziej róż. No, troszkę mylące, no ale dużo nie, więc... O, jaki gęsty, tak jak ten pomarańczowy, jak nie bardziej. No dobra, no, dobra, no. Tak trzeba przy tym rodzaju produktu. Ale ubrudziłam. Dobra, to tutaj się zakryje następnym kolorem. W każdym razie, no, tak i tak są góry i doliny. Co innego, jakby był jeden kolor, to by było widać tam tę wypukłość, ale przy takich gęstych pastach. Dobrze, jest trzeci kolor jest za nami. Tak więc po trzecim kolorze zawsze tradycyjnie wielkie podziękowania do każdej osoby, która zasubskrybowała kanał Kulo. Mega się cieszymy. Dziękujemy wam dziękujemy. Za to, że doceniacie to. Gracias. Nie zapomnijcie dać dzwoneczka, wtedy będą powiadomienia o nowych filmikach, plus będziecie mieć powiadomienia o live'ach. A za tym idzie, szybciej odnajdziesz zapis, a właściwie w ogóle odnajdziesz zapis live'a, który się odbył. Który jest niepubliczny potem. Tak który, bo potem te live'y są niepubliczne. Więc jak nie masz dzwoneczka zastąpionego, zaznaczonego, no to później do tych live'ów nie wrócisz. W każdym razie teraz... Aha, trzy ostatnie osoby, które... Jedne z trzech ostatnich... Nie. Trzy osoby, które ostatnio zasubskrybowały nasz kanał to Magda... Teraz osoba na... Felicja i osoba na Z. Zosia. No tak. Dziękujemy. Dziękujemy. Każdej z was. A teraz i każdy. Czwarty kolor. No. Ten kolor ma numer 017. Oj, też już jest otwarty. I to być może w tym odcinku prezentów od Przemcia. Myślę, że tak. Nie też ten myślę. Choć mogę się mylić. Fajny taki brzoskwiniowy kolor. Ładny. Taka brzoskwinka, tak powiadasz? Tak, brzoskwinia. Jakieś niteczki ma. Albo wzór na wzorniku były niteczki, albo w kolorze, albo na pędzelku. Trudno stwierdzić. Już nie będę ich wydobywać, bo
Jakbym próbowała wydobyć, to będą po prostu żłobienia. Ach, szkoda gadać, więc po prostu go włożę do lampy i tyle. Kolor się utwardził, teraz następny, piąty, a on tak naprawdę ma numer 018. I zobaczmy, cóż to za kolor. Awieczko jak tutaj nam mówi? No dobra, taki jasny, beżowo-fioletowy. No, powiedziałabym, że to ten sam odcień, ale troszeczkę ciemniejszy niż to, co nam mogłoby sugerować to wieczko. No, widać, nie? Że no, jest trochę różnica. Dobra, nieważne. Zobaczmy, jak wygląda na wzorniku. No, gęścioszek, gęścioszek. Chyba tam jest jakiś włos w środku. No tak. Dobra, niechaj tam zostanie. W każdym razie, no, ten kolor nie odbiega od reszty kolorów. Nie jest tej samej konsystencji. Tak samo gęsty, więc utwardzamy i bierzemy się za następny kolor. Kolejny kolor to taka mięta, powiedzmy. Numer 021 i tu coś przyklejone ma. No, dobra, nieważne. Nieważne. Zobaczmy, na ile się zgadza to, co jest na etykiecie. Ze wnętrzem. Z wnętrzem. Ze wnętrzem. Ze wnętrzem. Ale mam teraz mindfucka. Dobrze, no mięta to mięta, tylko troszeczkę ciemniejsza od tego, co tutaj widzę, ale myślę, żebym się zorientowała, patrząc na wieczko, że mniej więcej coś takiego w środku będzie. Zobaczmy, jak wygląda ten kolor na wzorniku i czy jest tak samo gęsty jak reszta. No tak, tu się nic nie zmienia. Ja tak nie mówię za dużo o tych pastach, bo w poprzednich odcinkach więcej o nich mówiłam. To są po prostu kolejne, chyba już trzeci odcinek z tymi pastami i w pierwszym bardzo dużo opowiadałam, teraz już tak mniej, bo osoby, które oglądały tamten odcinek, to będą się czuły, jakbym się powtarzała, tak? Więc jeżeli jesteś ciekawa albo ciekaw tych produktów, coś więcej o nich, żebym powiedziała, no to zerknij sobie do pierwszego odcinka. Który to będzie odcinek? Dobre pytanie. Pasty 3D, ale jako najdawniej wypuszczone. Znajdziesz w playliście. Tak. Dość mocno napigmentowane, więc tutaj bym nie ryzykowała jakichś takich większych grubości. To jest naprawdę mocno kryjący ten produkt. No, fajny. Nawet to by tak fajnie wyglądało. Takie pręgi. Ciekawe, co powiem, naprawdę. Dobra, utwarcie. I artystyczne coś, Edyta. To już szósty kolor. A, no faktycznie. I co ty na to? Co ty na to? Musisz przejść z tej strony chyba, nie? Biegnę! I... Bawimy jedna się. Ręka, jeden raz teraz, tak? Czekaj, tylko zakręcę kołem. Jedna ale ręka... Ale to krzywo dała się, Dyta, nie może tak być krzywo. Dobrze, potem sobie poprawisz. Ale czekaj, czekaj, ja się muszę zastanowić, który ja chcę. Dobra, no. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Edyta wygrała. Dwa, jeden. I widzisz, i wtedy masz kilka razy, bo są jakieś tam, wiesz... Czy my nie mamy wspólnego mózgu albo jakiejś telepatii, że tyle razy to samo dajemy? Wiem, matematyka to jest, albo fizyka, albo chemia. Dobrze. Sprawdźcie tutaj slow-mo. Dyta, no jak to położyłaś? Patrz, jak to wygląda. Popatrz na to okiem teraz klienta. Nie wiem. Wydaje mi się, że jest w porządku. Aha, bokiem to zostawiłam. 0 estetyki. Nie zwróciłam uwagi. O, teraz. Wieczko trochę uwalone. Tak więc, kolejny kolor to... Też przedostatnia pasta, 3D Pasta Gel, Beauty Lux, o numerze 023.
No i sprawdźmy, jak to tutaj wygląda w środku. Co pan powiedział? To jest jakieś nieporozumienie. Ej, to jest może pomyliłaś z kolejnym produktem, te zakrętki się pomyliły, Edyta. Ach, możliwe. No także się pomyliły. Nie. A to może otwórz tamten? Kolejny? Czekaj, ten był tu, nie? No. Tak. A ten mam otworzyć? No. Może mogłam się pomylić, nie mówię, że nie. A jak to, ty zakrętkami? Myślisz, że ty to odkręcałaś w ogóle? Otworzyłaś dopiero teraz. Tak. Jesteś w szoku, widzę. Ale wiesz, że najlepsze, że kamera tak tego nie łapie, takiej dysproporcji kolorów. Co oko, bo to jest taki ultramaryna, taki fioletowo-niebieski, a to jest taki niebieski-niebieski. Jestem ciekaw, gdybyś podeszła do 100 Polaków, zapytałaś, jaki to jest ultramaryna, ile osób wiedziałoby, jaki to jest ultramaryna. A nie wiem, nawet sama wymyśliłam ten, nie wiem, czy wymyśliłam w sumie, a nie wiem, jaki to jest kolor. Ale to jest taki niebieski, ale nie mięta, znaczy niebieski z fioletem, czyli... Kurde, nie wiem, jak to nazwać, taki wrzos ciemniejszy. No nie wiem, zobaczymy na wzorniku, go porównamy. Ale mam wrażenie, że coś ostro tutaj... No nie, ten jest... Że coś ostro tutaj pomieszałam, ale wiecie, no znacie mnie, no nie zawsze wszystko się udaje. No, fajne krycie, tak jak tej mięty. Już wiem, czemu mi się to mogło pomylić, no bo tu był taki podobny kolor, nie? Z tym... Z fioletem, no nie wiem, może. W każdym razie zagadka zostanie rozwikłana. Jak to utwardzę, pędzelek wyczyszczę. To ułożę, żebyś miał fajny, wiesz, widzu, wgląd na ten kolor, a właściwie na pudełeczko tego koloru. Zakręcę. A teraz otworzymy ostatnią pastę i co się tu stało? Sprawdzimy, czy tego po prostu ja to podkręcam, popodmieniam, czy po prostu tu jest coś nie tak. No nie, tu jest fiolet, czyli tu się zgadza. O kurde, okłamali mnie. No, fiolet, czyli tu jest wszystko okej. Okay. Przemek? Pisz reklamację. Daj mi mój numer telefonu i adres tej właściciela firmy. Napiszę mu na prywatnej wiadomości, ej ziomuś, macie złe nakrętki. Ej, bo jak ktoś sobie specjalnie zamówi niebieski, nie, żeby zrobić takie chmurki, bo niebieskie są chmurki, albo co tam niebieskie jest, no nie wiem, bo chce coś niebieskiego zrobić, a mu przyślą taki fiolet, fioleto niebieski. Co robi chmurki fioletowo-niebieskie, takie z zachodu słońca. No nie, no bo czasami nie można zmienić koloru, bo zamysł się zniszczy. Masz rację, no wiesz, tak śmieję się. Dobra, sprawdźmy ten kolor na wzorniku. Zacny. Lepsze krycie niż te poprzednie, trzy pierwsze. No ale z tym poziomowaniem to wiecie, no on się nie ma aż tak poziomować, on ma stać w miejscu, bo to pasta. Dobrze, utwardziły się wszystkie pasty. Widać, że one się już na sucho utwardzają. Nie wiem, czy to... No, mówiłam to w poprzednich odcinkach. Sprawdźmy, czy to się tutaj wszystko na pewno poutwardzało. No, tu jest w porządku. Tu też. Tu też. No. Ale nikt sobie chyba nie będzie szpikulcem wbijać nożyczek do... paznokcia, ale jest w porządku. Nie ma takich naprawdę mięciutkich poduszek, korzuszków, które by świadczyło o tym, że jak naprawdę mocno jest nieutwardzony w środku ten produkt. Dobra, przechodzimy do dziewiątego koloru. Dziewiąty? Tak, dziewiątego koloru i to będzie, uwaga, top. Mogliście go zobaczyć, jeden z nich? Albo dwa z nich? Mogliście w którymś z poprzednich odcinków zobaczyć. To jest reszta w każdym razie. I tutaj, to się nazywa Aurora Top Coat. Bo to jest taki top, który jest z takimi płatkami a la Glass Effect, ale miękkimi. Spoko to wygląda naprawdę. Zobaczmy, jak się prezentują kolejne kolory.
Ej, fajnie na czarnym, nie? Ej, to będzie rule breaker na końcu? Na czarnym? Zrobimy. To. Ej, to jest kolor numer 02, tylko jak to przechylę, to jest naprawdę płynne. Jak to przechylę, to przeleci. Wyleci. 02. Wierz mi na słowę. 02. To tak jak wykładziesz, jak nie top, tylko tak bardziej budujesz. Można sobie tak topem wygładzić, powierzchnię wymodelować, wypoziomować. Jak na przykład coś tam nie tak z piłowaniem, albo na szybko piłowałaś, jakieś muldy zostawiałaś, to jeszcze topem, takim, który oczywiście jest elastyczny, jesteś w stanie sobie tutaj wypoziomować co nieco. No chyba, że to jest budowa żelowa. No to nawet taki nieelastyczny. No nie, no jak za grubo dasz topem takim tak zwane szkiełka, no to popęka. To jest ultra cienkie warstwy, powinno się nakładać. A takie topy elastyczne jak najbardziej. Jak to mieni się pięknie. Ciekawe jak na czarnym. Na czarnym. Ale to na koniec. Na razie następny kolor. Gorący. Ale za sucho się utwardza. A, dotknęłam gorący i się zrobił matowy. Najwyżej położę tam jeszcze raz top, a przy następnych już nie będę macała od razu po wyjęciu z lampy, tylko odczekam. A teraz kolejny kolor. Ho! Przypuszczam, że 06, bo może to być też 90, ale przypuszczam, że 06. Jak tam było 02, no to raczej następny nie będzie 90. Raczej 90 nie będzie tych połysków. Tak mniemam. O kurde, Przemek patrz. Przemek patrzy. O kurde, jajebusia. Tu jest grubo, no. Tu jest grubo, ja cię kręcę. O, i też grubo nałożę, żeby było jak najwięcej tych drobinek. Nie są aż takie mocno wystające, no ale trochę jednak wystają. Może, że za grubo położyłam, no nie wiem, zobaczymy tutaj teraz. Może trochę odczekać, aż się to wypoziomuje. No widzicie, tak trochę gdzieniegdzie. Trzeba je poukładać, te drobinki. Czyli trochę czasochłonne. Dobra, już się chyba wypoziomowało. Kurde, na tym przeźroczystym tipsie mało widać. Ale efekt jest boski. Dobra, utwardzamy. Zostaw łapkę! Dobrze, top się utwardził, nie dotykam, zero dotykania. Wezmę przedostatni kolor topu. Aha, ten jest 06, to ten jest 09. Złoto, różowo, niebiesko, zielone? Ja cię kręcę, szaleństwo. Tu jest więcej jakby tego, zobacz. Mhm. Tu jest jakby więcej tych wszystkich drobinek i drobniejsze. No zobaczymy na wzorniku, jak to wygląda. No, do tego typu produktów pędzelek musiałby mieć dłuższe włosy i być bardzo delikatny, żeby to ładnie ułożyć, zamiast tak skrobać i ściągać, to żeby tak delikatnie tylko nałożyć ten produkt. No, jest dużo więcej tych drobinek. Albo są po prostu mocniej widoczne. Nie wiem. Z daleka, że widać ci powiem. Chociaż mi chyba osobiście się te najbardziej podobają. Ale zobaczymy. Pod czarnym tłem. A teraz to utwardzę. Dobra. I przed państwem ostatni aktor tego spektaklu. Czyli numer? 12. Bez dwóch zdań 12. Oj. Też ładny. Róż, złoto, turkus,
Ja cię kręcę, troszeczkę zieleni jakby, niebieski? Kurde, to wszystko zależy od tego, jak poglądasz z której strony ten top. Takie topy kamelony. Nie, dalej moim faworytem jest ten, chociaż może się to zmienić, jak nałożę od spodu czerń. Zobaczymy. Dobrze, nasze topy się utwardziły, a teraz zrobimy rule breakera. Biorę mój czarny żel, posmaruję od spodu, a ty za chwilę zobaczysz, jak to będzie wyglądało już po drugiej stronie. Czarny od spodu się utwardził. I teraz, uwaga, robimy rule breakera i zobaczymy, jak wygląda ten top na czarnym tle. Oczywiście ty możesz wybrać kolor, jaki chcesz, ale mi osobiście się najbardziej to podoba na czarnym albo na białym. Czarny miałam pod ręką, więc myślę, że taki najbardziej będzie spektakularny. Do dzieła! Wow! No, wiedziałam, że to będzie spektakularne. I powiem wam, nie trzeba wcale tego tak dużo kłaść. Jak jest czarne tło. Trochę nie było widać, bo przeźroczyste było na początku, ale naprawdę jedna cienka warstwa będzie super, tak jak tutaj nałożyłam. No. Nie, zdecydowanie to jest mój faworyt. Ze wszystkiego, co tutaj widzimy, no nie, no spast. No dobra, spast. Nie, no chyba żaden, ale tutaj to mi się mega podoba i... Kurde, nie wiem, czy to teraz zmacałam moim tłustym paluchem, czy... Wydaje mi się, że to będzie ok świeciło, chociaż taka rzeczywista analiza tego świecenia się to tylko i wyłącznie jesteśmy w stanie stwierdzić, nosząc te paznokcie. Więc tu na wzornikach niestety nie jestem w stanie tego zagwarantować. W każdym razie wiesz już, jaki jest mój typ. Zaraz będzie prezentacja wzornika. Daj znać w komentarzu, jaki jest twój ulubiony kolor albo top. No to zobacz. Kochani, w tym odcinku to jest wszystko. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!